Gotowi. Start! Około 300 uczestników pobiegło w piątym biegu eleganta, nigdzie indziej jak oczywiście w Mosinie. Ale w tym przedsięwzięciu nie liczyły się wyszukany sposób biegania czy najmodniejszy strój, na co być może wskazywałaby nazwa imprezy, ale fakt uprawiania sportu. Bo jak podkreślają władze gminy, każda dyscyplina dodaje Mosinianom coraz więcej elegancji. Nic więc dziwnego, że nawet deszczowa aura nie zniechęciła nikogo do udziału w biegu głównym w kategorii Open na dystansie blisko 4 km. A ci, którzy mieli nieco słabszą kondycję, mogli zmierzyć się na trasach znacznie krótszych. Ja chcę się przebiec i biegam na dystansie 800 metrów. Czy jesteśmy dobrze przygotowani i uważamy, że sportowiec nie powinien patrzeć na to, czy jaka jest pogoda, czy świeci, czy pada deszcz. Każda pogoda jest dobra do biegania. Te słowa potwierdza Mosinianin Marcin Wieczorek, który jako pierwszy zakończył bieg Open, a w ubiegłym roku zajął 8. lokatę na tym samym dystansie. Kompletnie, no. Bardzo spokojnie. Trzymała się blisko cały czas, dopiero tu na ostatnich prostych. Po prostu odłączyłem się od peletonu i dobiegłem 100 metrów. Do startu, gotowi. Bo właśnie chodzenie z kijkami to kolejna i ważna dyscyplina sportu, od kilku lat popularyzowana w Mosinie. Nordic Walking uprawia tu z powodzeniem kilkuset mieszkańców. Codziennie 9 km robię kolejnych bez kików, ale zawsze chodzenie się liczy. Nie jeżdżę tramwajami ani samochodem, ani niczym takim. Że jest dla mnie wielkim honorem tutaj być na takich imprezach. Bo gmina Mosina stawia na sport, dlatego zaproszenie na święto gminy otrzymał olimpijczyk Rafał Wieruszewski. I to on zachęcał tych jeszcze niezdecydowanych do ruchu i rekreacji na świeżym powietrzu. Do biegania, jak podkreślał, potrzeba tak naprawdę niewiele, bo wystarczy ubrać sportowe buty i wyjść z domu, aby znaleźć się na najtańszej i największej sali treningowej. Wynik przychodzi z dalszym, później, w późniejszym czasie. Także najważniejsze jest uczestnictwo i ten wysiłek fizyczny to jest bardzo ważny. Po pierwsze, człowiek się lepiej czuje i później bieganie, jak ja mówię, wkręca. Także ja zachęcam wszystkich naprawdę do biegania. Najprostsza forma ruchu. Oprócz nordic walkingu i biegania, Mosina przyciąga także sportami wodnymi. Blisko 100 uczestników gibało się po kanale na dystansie 250 metrów, do tego pod prąd, w deszczu i przy silnym wietrze. Fantastycznie się dzisiaj pływało, gibaliśmy po kanale. Było super, trochę pogoda nie dopisała, gibało z nieba. A darem niebios nierzadko określana jest Galeria Miejska w Mosinie, która swoją działalność rozpoczęła 20 lat temu. Jubileusz był okazją do wyróżnienia wszystkich tych, którzy sprawili, że zyskała ona wysokie status i pozycje nie tylko w regionie, ale także w całym kraju. To jest jeden z najlepszych pomysłów, uważam, który mógł się przydarzyć Mosinie. Jesteśmy bardzo dumni z tego miejsca. Ale ten sukces nie był oczywisty od początku, bo dopiero poparcie środowisk akademickich i artystycznych, entuzjazm i praca Doroty i Jacka Strzeleckich spowodowały, że miejsce to zyskało uznanie wielu gości, artystów, profesorów uczelni i studentów, którzy pokazywali swoje prace w niewielkiej Mosinie. Artyści nie są tacy chętni, żeby się pokazywać w nowych miejscach, szukają miejsc sprawdzonych, więc dla osób, które jak gdyby chcą swoje prace wystawiać, a mówimy o małym mieście pod Poznaniem, gdzie można powiedzieć, że nie każdy by się chciał zgodzić. Pierwszy swoje prace w Mosińskiej Galerii zaprezentował Bogdan Werner, a kolejne pokazał Jacek Strzelecki. Zresztą niewielki dorobek obu tych uznanych malarzy można było zobaczyć podczas jubileuszowej gali. Wydawało mi się, że kameralny wymiar tej galerii będzie idealny właśnie do takich bardziej intymnych wystaw, bardziej duchowych, że tak powiem. I tak też się stało. Przez 20 lat w byłej synagodze, w której mieściły się wcześniej także harcówka i sklep, odbyło się aż 220 wystaw, czyli 11 rocznie, a swoje prace zaprezentowało 300 artystów. Dzięki takiej aktywności coraz więcej młodzieży z Mosiny i okolic rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Poznaniu, a ludzie sztuki chętnie osiedlają się w tej bądź co bądź artystycznej gminie. Cały czas cieszy się niezmiennym zainteresowaniem ze strony i artystów, i naszych mieszkańców. Co miesiąc mamy bardzo interesujące wernisaże i wyrosła już, jeśli chodzi o tą działalność, pejzaż kulturalny Mosiny.
W Dni Miasta wpisały się także przyznawane zwycięzcom biegu głównego i marszu Nordic Walking statuetki Eleganta z Mosiny. A honorowe wyróżnienia o tej samej nazwie, przyznane przez burmistrza Zofię Springer, trafiły do rąk artystów, którzy współtworzyli miejscową galerię miejską, czyli Jacka Strzeleckiego i Bogdana Wernera. Aż 5 osób otrzymało najwyższe gminne wyróżnienie, czyli medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. Uhonorowani nimi zostali Teresa i Jerzy Miładowscy oraz pośmiertnie Maciej Nowaczyk oraz Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie. Medale dlatego są szczególne, że tak naprawdę to mieszkańcy nominują osoby, które w Mosinie były kimś ważnym. To mieszkańcy decydują, kto będzie przedstawiony kapitule, która z całej masy nadesłanych propozycji wybierze tego najważniejszego. Dla wszystkich były także ciekawe propozycje artystyczne, o które zadbali przede wszystkim miejscowi artyści. Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.